Dobrze, że przetłumaczyli, bo bym się nie domyślił. Do takich murali przyjechałem do Nowego Jorku. Siemano, witam serdecznie. Piotr Polo Przewarski. Znajdujemy się aktualnie na dzielnicy Glendale w Nowym Jorku. Postaram się wam pokazać zupełnie inny Nowy Jork, jaki mogliście zobaczyć wczoraj na filmie, oglądając Manhattan. Zapraszam do oglądania. Patrząc na mapę, na dobrą sprawę, znajdujemy się pomiędzy takimi dwoma chyba znanymi dzielnicami, jakim jest Queen oraz Brooklyn. I przejdziemy się tutaj po uliczkach tej dzielnicy, która wygląda zupełnie inaczej jak ta centralna część Nowego Jorku. Jesteśmy na dobrą sprawę jakieś 30-40 minut od zakorkowanego Manhattanu. Tutaj wszystko wygląda bardziej spokojniej, poukładanie. Mniej korków, mniej ludzi. Tak więc wystarczyło wyjechać dzisiaj za Manhattan, żeby zobaczyć zupełnie inne oblicze Nowego Jorku. Nie tylko to centrum, nie tylko to, gdzie przyjeżdżają wszyscy turyści. A miejsca, gdzie jest zupełnie inaczej, można popatrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Te budynki kojarzą mi się trochę, jakbym, patrzcie, wiewiórki, jakbym oglądał Kevin Sam w domu. To wyglądało dość podobnie, takie budynki bardziej z cegły, małe, brak wieżowców. Dodatkowo jakieś 30 minut na piechotę z tego miejsca znajduje się druga, można powiedzieć, polska dzielnica tutaj w Nowym Jorku. Myślę, że większość z was kojarzy. Myślę, że większość z was kojarzy Greenpoint jako polską dzielnicę. Tutaj oprócz tej, którą przed chwilą wymieniłem, jest jeszcze jedna, która nazywa się Richwood. Na pewno spoko odskocznia od tego, co było wczoraj, czyli ten taki chaotyczny Nowy Jork. Miejsce, gdzie ciągle się dzieje, Manhattan, wiecie, ludzie, turyści, naprawdę wszystko. A tutaj jakaś świąteczna melodyjka w tle, puste ulice, a ja w drodze na polską dzielnicę. Ale się zarymowało, co? Już praktycznie jesteśmy na pograniczu właśnie Glendale i Richwood i powiem wam, że już kilkukrotnie słyszałem osoby rozmawiające w języku polskim gdzieś przez telefon albo między sobą. Podobno z tego, co wyczytałem, osiedliło się tutaj około 50 tysięcy osób z Polski. Wiadomo, tutaj na osiedlu mieszkają jeszcze inne nacje, tam są tylko i wyłącznie Polacy. Widziałem kilku Latynosów, tak więc trochę takie mieszane, bym powiedział, społeczeństwo. Ale ciekawi mnie właśnie ta polska część, że podobno są polskie sklepy poniekąd. Tak więc jeszcze kawałek. Miejmy nadzieję, że takich aut na ulicy będzie więcej. Kurczę, jakie piękne fury. Stare. No i docieramy do skrzyżowania, gdzie
od razu zauważyłem polski akcent sklepu Ania Deli. Flaga polska oraz amerykańska po prawej stronie. Wydaje mi się, że obiekt jest po prostu nieczynny. Nie mam pojęcia, czy jest tak od dawna, czy na dobrą sprawę wariat niestety przeszkodził w prowadzeniu biznesu. Nie mam jakoś szczególnie w planach chodzenia od polskiego sklepu do polskiego sklepu. Chcę po prostu przejść się ulicą i zobaczyć, jak bardzo zauważalne jest to, że tutaj jest polska społeczność na tej dzielnicy. No i mamy drugi polski akcent, słuchajcie. Biedronka, no tego się nie spodziewałem, że jesteśmy na takim poziomie tutaj w tym Nowym Jorku, że mamy Biedronkę, aż sobie, słuchajcie, muszę trzasnąć selfie z tym sklepem. Chyba tego nie będzie widać, ale jest Biedroneczka. No i oczywiście, że wejdziemy do sklepu i zobaczymy, co mają. Patrzcie, ile polskich produktów. Praktycznie, słuchajcie, wszystko tutaj jest polskie. Myślałem, że może będą jakieś niektóre poszczególne produkty, na dobrą sprawę większość rzeczy jest tutaj polskich producentów. A to fajne, bo myślę, że brakuje pewnie niektórym takich rzeczy. Kupiłem sobie batonika Góralki, pamiętam, jak to jeszcze było pod nazwą Choralki, chyba to był chyba czeski produkt, jeżeli dobrze pamiętam. No ale tu jest zrobione w Polsce, tak więc wyprodukowane w Polsce. Bardzo spoko taki sklep, naprawdę chyba 90% polskich produktów, a flaczki, śledzie, gazety, polskie produkty z apteki, tak więc bardzo spoko, ja idę szukać dalej czegoś do jedzenia. Tutaj z kilometra widać, kto jest polski, no bo wiadomo, jak łatwo się odróżnia Polaka od Latynosa, tak więc żadna sztuka, a ja idę w poszukiwaniu jedzenia. Podobno kiedyś znajdowało się tutaj polskie jadło, polskie obiady, ale chyba na chwilę obecną już nie funkcjonuje. Postaram się znaleźć, ale wydaje mi się, że może być delikatny problem, bo tak jak się dowiedziałem, podobno nie działa. W sensie nie istnieje już ten lokal. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. I jeszcze wracając do tego polskiego sklepu Biedronka, niestety obsługa nie jest polska, w sensie z Polski, nie jest polskojęzyczna. Wydawało mi się, że pani mogła być z Pakistanu. Gość, który tam pracował, też wyglądał bardziej na Azjatę, jak na Polaka. To chyba kolejny polski biznes, Anita's Nails, tak bym powiedział. Niestety kręcę się w kółku i nie mogę znaleźć nic polskiego do jedzenia. Nie ukrywam, że jakiś schabowy by wjechał, ewentualnie jakieś pierogi. Jak nie będzie, to znajdziemy cokolwiek, aby tylko się najeść i spokojnie dzisiaj sobie zwiedzać. Do takich murali przyjechałem do Nowego Jorku. To jest 100% Ameryki, słuchajcie. Myślę, że jak większość z was mnie zna, jestem zajawkowiczem kultury hip-hopowej. Tak więc graffiti, dobra muzyczka, breakdance. I zawsze znajdę chwilę, żeby stanąć, zrobić zdjęcie, pogadać. Piękna kultura, moi drodzy. Idziemy dalej. W okolicy mają znajdować się 4 polskie kościoły, z tego co mówi internet. Zauważyłem jakiś jeden kościół tutaj, więc podejdziemy, zobaczymy, czy jest to ten, o którym czytałem. No i tak jak mi się wydawało, tak trafiłem, zobaczcie. Tutaj wszystko w języku polskim jest na tablicy opisane. Jest kilka tych polskich akcentów. Fryzjer, fryzjerski, salon fryzjerski, damsko-męski. No, parę tych biznesów można znaleźć na dobrą sprawę, czyli Polacy sobie poradzili trochę.
za granicą. I tak jak mówiłem, nie jest to Greenpoint, nie jest to najpopularniejsza polska dzielnica. No i znowu trafiłem na karaibskie jedzonko. Smacznego, moi drodzy. Obiad zjedzony, słuchajcie, teraz pora na deser. Jedziemy na kolejną dzielnicę, opuszczając przy tym polską dzielnicę w Nowym Jorku. Patrzcie na to, dopiero co zjadłem obiad w knajpie dominikańskiej, tutaj jest knajpa polsko-amerykańska Dziupla. Kurczę, szkoda, że nie wiedziałem, bo na dobrą sprawę schabowego jakiegoś bym wciągnął zawsze. No ale nic, nie ma co płakać. Idziemy zwiedzać, jesteśmy na dzielnicy Bedford. Podobno taka spoko, można powiedzieć lekko hipsterska, z tego co się dowiedziałem. To idziemy. Dodatkowo idąc stąd na prawo, dojdziecie do polskiej dzielnicy Greenpoint, ale na chwilę obecną idziemy do parku tutaj właśnie z widoczkiem na Manhattan. Sporo knajpek po drodze. Wydaje się spokojnie. Nie wiem, czy dzisiaj tak trafiłem, czy tak jest zawsze. W porównaniu do tego, co było wczoraj na Manhattanie, tutaj o wiele mniej ludzi. Po pierwszym filmie z Nowego Jorku dostałem mnóstwo pytań, czy tutaj jest bezpiecznie, i muszę wam powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia. Wydawałoby się, że chodząc po ulicach jako turysta czujemy się całkiem ok, tym bardziej chodząc z kamerą nie ma żadnego problemu, ale pewnie znając życie, jeżeli pójdziecie nie na tą ulicę co trzeba, to można na pewno załapać w łeb. No jak wszędzie na świecie, tak jest moje zdanie. Ja jako osoba, która tu była tylko i wyłącznie dwa razy na dwa dni, nie mogę się w żaden sposób wypowiadać, ale jak widzieliście w poprzednim filmie na aplikacji Citizen, pokazuję wam dużo różnych rzeczy, które się dzieją właśnie w mieście, typu na przykład, nie wiem, jakaś strzelanina, bo ktoś kogoś napadł z nożem. No ale miasto jest ogromne, to jest metropolia, więc prawdopodobieństwo, że coś się stanie, na pewno jakieś tam jest. Więc myślę, że w sprawach bezpieczeństwa tutaj w Nowym Jorku czy w innych miastach w Stanach musielibyście chyba zapytać Polonię tutaj mieszkającą, no bo ja nie jestem w stanie odpowiedzieć jako osoba, która była tylko i wyłącznie, czy tam wiecie, na Manhattanie, bujała się po kilku dzielnicach takich bardziej, tak powiem, mówię, turystycznych, głównych, gdzie turystów jest mnóstwo, ludzi jest sporo. Widać na mieście dużo odklejeńców, ludzi chorych, ludzi, którzy potrzebują pomocy i takich, którym się pomóc nie da. I naprawdę, myślę, że w ciągu dwóch dni jesteście w stanie zobaczyć więcej chorych różnych akcji, jak przez, nie wiem, rok czy dwa gdziekolwiek idzie na świecie. Wydaje się, że Nowy Jork to miasto, gdzie można zobaczyć wszystko. Mnóstwo świrów, mnóstwo naprawdę wszystkiego. Wiem, że takie generalizowanie brzmi trochę abstrakcyjnie,
ale wydaje mi się, że trzeba po prostu tutaj przyjechać i zobaczyć, jak to wygląda. Ludzi, którzy chodzą po mieście, drą gębę. Tutaj ktoś leży na ziemi, tu ktoś robi jakieś fikołki. Tutaj gościu jeździ, wiecie, z piłką na głowie po ulicy rowerem. Naprawdę takich rzeczy nie widziałem w żadnym innym mieście. Chciałbym jeszcze trafić na pewno ludzi tańczących w metrze. Miejmy nadzieję, że się uda. Zapytałem kogoś, czy ktoś wie mniej więcej, na jakiej trasie tych ludzi można spotkać. No i dochodzimy do miejsca, gdzie rozlega się piękna panorama na caluszki Manhattan. Podejdziemy bliżej. Patrzcie, jak to wygląda. No tutaj trzeba przyznać, że widok na Manhattan jest kosmiczny. To, ile tutaj jest budynków w tym mieście, to jest coś niesamowitego. Tutaj właśnie jest caluszki, moi drodzy, Manhattan, który ciągnie się stąd aż tutaj zawija. Kurczę, niesamowite, jakie to jest wszystko ogromne. A tutaj zaczyna się już Greenpoint, czyli polska dzielnica. Oczywiście przyjdziemy się, nie planowałem, ale stwierdziłem, że jak dojadę to już na tą panoramę, na Manhattan, gdzie wczoraj można było oglądać film na YouTubie, w sumie dalej go można oglądać, to dzisiaj nie miałem w planach jechania do na tą część właśnie miasta. Tak więc wybierzemy się jeszcze raz tutaj na Greenpoint, czyli tą drugą polską dzielnicę. I teraz kolejne pytanie to, czy Nowy Jork, moi drodzy, jest drogi? I trzeba tutaj odpowiedzieć tak. Najtańsze hostele mniej więcej są w granicy 60 dolarów za dobę poza weekendem. Czasami, jeśli jest wysoki sezon, jest weekend i jest większe oblężenie, te ceny mogą być droższe. Co zauważyłem? Na Bookingu są miejsca, które ludzie nazywają getto, po prostu wiecie, gdzieś na jakimś Harlemie, na ulicach, które są niebezpieczne, są postawione na przykład mieszkania, bo czytałem opinie na Bookingu właśnie ludzi, którzy pisali, że niekoniecznie jest to najlepsza dzielnica do zamieszkania, bardzo kiepskie noty, na przykład 4,5, 5,5 na Bookingu, gdzie ja na przykład staram się nie spać poniżej 8. Najlepsze, co było w okolicach 8, to jest ten hostel, on się chyba nazywa High Manhattan, tak mi się wydaje, tylko on jest całkowicie po drugiej stronie Manhattanu i on właśnie kosztuje około 60 kilku dolarów za dobę. No i dodatkowo trzeba liczyć transport. Nie wiem, ile kosztują całodniowe przejazdy. Wiem, że jednorazowy przejazd, jeżeli kupujecie kartę, kosztuje 3 dolary, tyle przed tym płaciłem. Jedzenie bardzo różnie, od slice'ów pizzy za dolara po hot dogi na ulicy i różne dania obiadowe za mniej więcej 8, 9, 10 dolarów, myślę, że minimum. No ale myślę, że jak się jedzie do Nowego Jorku, trzeba się liczyć, że no niestety wydamy sporo hajsu. Dodatkowo wydaje mi się, że ciężko tutaj zwiedzić cokolwiek w 2 dni. Wiadomo, jeżeli zepniecie się i od samego rana, od godziny 7 do 7 czy tam 8 wieczorem będziecie cały czas chodzić na zewnątrz, można zobaczyć sporo, ale Nowy Jork ma tak dużo do zaoferowania, że codziennie, gdzie nie pójdziecie, to coś ciekawego znajdziecie, coś się ciekawego wydarzy. Tak więc jestem po raz drugi i cały czas odkrywam nowe miejsca. Ja myślę, że takich ludzi jak ja, którzy są już tutaj dziesiątki razy i co chwilę znajdują coś ciekawego dla siebie, będzie sporo. I myślę, że w moim przypadku po 2 miesiącach w Ameryce Łacińskiej Nowy Jork to ciekawa odskocznia, nawet na kilka dni pojechać. Obawiałem się, że będę narzekał na to, że jest zimno, ale tak jak codziennie były upały i było za gorąco, to teraz mi się wydaje, tak te 10-11 stopni jest idealnie. Zobaczcie, kurtka jest rozpięta, więc nawet nie jest aż tak zimno. A my idziemy na Greenpoint zobaczyć, co słychać w ziomeczku z Polski. A no i mówiono mi, że będzie sporo Żydów.
No i dodatkowo na każdym rogu tutaj czuć wąsy. Przed tego poszedłem sobie do jakiegoś gościa siedzącego i poczułem, jak są palone wąsy. I dowiedziałem się również, że już jest oficjalnie wszystko zgodne z prawem i tutaj również wąsy można zakupić podobno i palić również, ale oczywiście nie polecam, nie zachęcam, nie namawiam. Pozdrawiam pracowników YouTube'a. Elo. Muszę przyznać, że bardzo spoko dzionek. Dodatkowo parki. Tutaj też duży plus. No idziemy pomału w stronę wspominanego wcześniej Greenpointu. No i moi drodzy, wjeżdżamy już na Greenpoint, zobaczcie. Paczki do Polski. Tu powinno być więcej polskich znaków. Chyba raczej na całej dzielnicy. Greenpoint to najbardziej znana polska dzielnica tutaj w Nowym Jorku. No i przejdziemy się ulicą Manhattan Avenue do miejsca, w którym kręcono jeden polski film. Polskie napisy, stokrotka, ale byłem pierwszym razem na polskiej dzielnicy w marcu, ale nie ukrywam, że nie zwiedzałem za dużo, więc po prostu chciałem tym razem się troszkę poprzechadzać. Polska apteka, tu jest zdecydowanie na tym Greenpointcie więcej wszystkiego jak tam, gdzie byłem wcześniej. A pamiętajcie, suple to tylko z Ostrowita. Co jest najważniejsze, tutaj się o wiele więcej dzieje. Jest co kręcić, jest co nagrywać. Te wszystkie, kurcze, ujęcia są naprawdę specyficzne. Markowa apteka, moi drodzy. No i tutaj na każdym rogu słychać kogoś, kto rozmawia w języku polskim. A my idziemy teraz na skrzyżowanie Greenpoint i Manhattan Avenue. No i docieramy do skrzyżowania Greenpoint i Manhattan Avenue. Tutaj podobno kręcono film Szczęśliwego Nowego Jorku. Nie jestem sobie w stanie teraz w głowie otworzyć scen tego filmu, ponieważ najmłodszy on nie jest, ale podobno w tym miejscu również został kręcony. To miasto ma vibe jak żadne inne. No i słuchajcie, nie wiem, jaram się będąc w tym mieście niesamowicie. No zupełnie coś innego, coś czego w sumie nie widziałem nigdzie indziej. Patrzcie na to. Limuzyna z Porsche. Nie wiem czemu, ale czuję się dzisiaj jakbym grał w jakimś filmie. Takie życie, słuchajcie, chyba youtubera. Idę jeszcze w jedno miejsce, dość popularne tutaj na Greenpointcie, które chciałbym wam pokazać. No i dochodzimy do punktu, który chciałem wam pokazać. Polska piekarnia Syrena na Greenpointcie, chyba największa polska piekarnia tutaj w Nowym Jorku. Jakby tego było mało, kolejna polska piekarnia. Tutaj po lewej jest
orzełek, którego nie widać, bo zasłania drzewo. Dokładnie tutaj. Dopiero chyba teraz trafiłem na tą ulicę, której szukałem. Jedna piekarnia polska. Druga piekarnia polska. Krakowia. Alkohole. Nieźle. Dobrze, że przetłumaczyli, bo bym się nie domyślił. Oczywiście tych wszystkich lokali jest więcej. Nie starczyłoby mi chyba pamięci na karcie, aby nagrać i udokumentować każdy jeden. Tym bardziej mówię tutaj, będąc na Greenpointcie, jest tego o wiele, wiele więcej jak w tej pierwszej miejscówce. Fajnie, że jakoś Polacy mogli zapisać się na kartach historii Nowego Jorku, mając swoją dzielnicę. Moi drodzy, bardzo fajny dzionek, naprawdę spoko się chodziło, bardzo ładna pogoda, polska dzielnica. Chciałem po prostu zobaczyć troszkę tych akcentów polskich tutaj na ulicach Nowego Jorku. W sumie na tym mi zależało. I można powiedzieć, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Postaram się przekazywać wam to, co mnie interesuje w tym mieście. Chciałbym również tym zainteresować was. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie, zostawcie subskrypcję, ten czerwony przycisk, dajcie łapkę do góry, napiszcie komentarz. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, hej!